Program ten jest przeznaczony dla widzów pełnoletnich ze względu na sceny przemocy, wulgarny język, nieuzasadnione sceny na gości. To ostatnie to niekoniecznie, ale robię se margines. Czujcie się ostrzeżeni. Dobra, lecimy z tematem. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj na tapecie Magic Square MSB 44 Ken. Czyli po prostu Ironhide. Tada! Oto nasza figurka Ironhide'a. A przede wszystkim najpierw pudełko. Zobaczmy, jak wygląda pudełko z bliska. Bardzo ładny artwork. No, oczywiście ten ludek MSB 44. Z drugiej strony to, co się będzie zmieniał. Naklejki tradycyjnie Made in China, jak wszystko co fajne. No i tutaj tradycyjnie pudełko. Góra, Magic Square. No i dół, jak zwykle, Warnik. Pudełeczko. Jeśli chodzi o tą konkretną figurkę, to macie dużo też również produktów konkurencji. Oczywiście wszystkie teraz tutaj pokazuję. No dobra, więc przejdźmy do unboxingu naszego Magic Square'a. Ja niestety otworzyłem go już troszeczkę wcześniej, dlatego że po prostu musiałem obadać transformację, a jest ona dość skomplikowana. Natomiast mniej więcej kiedy otworzyłem pudełko, tak to mniej więcej wyglądało, więc macie generalnie wszystko to, co znajdziemy w pudełku na tej konkretnej scence. Dobra, pudełko do kosza. Figurka. No i oczywiście jak zwykle torebka foliowa z instrukcją, no i plastikową kartą kolekcjonerską. Karta jak zwykle plastik, jak karta kredytowa. Statystyki. Całkiem spoko, no ładne, fajne, kolorowe. No i oczywiście artwork, to samo co było na pudełku. Ostatnio ciągle zapominam o pokazywaniu instrukcji. A to mniej więcej tak wyglądają te instrukcje od Magic Square'a. Ogólnie dość ładne, czytelne, ja się tutaj czepiał nie będę. No i mamy tutaj nasze, wyrzućmy na razie torebki na prochy. W tej jednej konkretnej torebeczce mamy tutaj takie akcesoria dodatkowe. Wysypmy towar. Z akcesoriów zacznę od najmniejszego, czyli twarzoryj. No rzesz, malutkie jak... no. Strasznie malutka, od razu psią sierść tutaj widzicie na ręku razem. No generalnie mamy taką twarz krzyczącą, jakby chciał sobie pokrzyczeć, to pewnie scenka z filmu można odwzorować. Mamy takie dwa cosie, co to można sobie coś gdzieś tam włożyć. Wszędzie ta psia sierść. Kolejne to ma takie miotacze kleju, co to używał w dwóch czy trzech scenach ogólnie. Więc możemy sobie zakładać. Oczywiście wszystkie one mają tutaj port kultkowy, znaczy taki zwykły porcik, gdzie będzie można wtykać mu zamiast dłoni. Takie dwa dodatkowe dynksy, miotacze kleju, fajnie. Antynkę, którą mógł sobie włożyć na ręku, tam będzie miał takie zakładane miejsce na antenkę. Dajcie mi znać, kto pamięta tą scenkę, gdzie on użył tej antenki. Ja pamiętam, to była dość ciekawa scenka, w sumie jedna z kluczowych. No dobra, dajcie w komentarzach, kiedy jej użył. Ja pamiętam kiedy, nie powiem, nie spoileruję, dajcie znać. No i oczywiście dłonie. I te skubane są naprawdę nieźle wymoldowane. Zwróćcie uwagę, ma nawet tutaj tego dynksa takiego od kciuka. Takie fajne grabule. Oczywiście dostajemy dwie sztuki, żeby mógł sobie pograbować i lewą i prawą. No, tutaj ma takie ręce bardziej takie zwinięte, żeby mógł łapać, znaczy się generalnie, żeby mógł coś tam łapać, podtrzymać.
Już wiem, jak go zapozuję. No, nieważne. Dobra, mamy generalnie takie ręce. Oczywiście dwie sztuki, żeby nie było. Lewa, prawa. Ale one naprawdę są świetnie wymoldowane. Tutaj... No, przyznam szczerze, że naprawdę jest bardzo fajnie. To takie malutkie ustrojstwo, a naprawdę bardzo dobrze wymoldowane. No i oczywiście ręce do strzelenia no nieważne, generalnie takie... Takie dodatkowe łapsiory. I zostaje nam oczywiście nasza figurka. Nasza figurka też przyszła tutaj z dodatkowymi akcesoriami. Odpakujmy, wybebeszmy wszystko. Silniczek odrzutowy, który miał też w tej jednej scenie, gdzie zajumał go od Sideswipe'a bodajże. Tak, od Sideswipe'a, bo Sideswipe miał ten silnik. No i sobie poleciał strzelić Decepticony. Jak mu to wyszło? No nie najlepiej, jak ktoś pamięta ten epizod. Ale punkt zachęci. Oczywiście Ironhide ma tutaj dziurkę i można ten plecak mu tutaj włożyć, o, i będzie sobie mógł latać. Standardowo już dla serii Masterpiece też takie coś mieli. To jest takie coś z rakietką, gdzie można to wystrzelić rakietkę. I też w sumie miał to w tej jednej scenie. Oczywiście w G1 też takie urządzenie było. I też miał to w tej jednej scence i też można mu tutaj w plecy to włożyć. O, i też będzie mógł sobie strzelać z działkiem, jak kto lubi. Na lewo, na prawo. O. No i pistolecik, który będzie mu mógł włożyć do ręki. W ogóle to wszystko jest bardzo ładnie wymoldowane. Jestem pod pełnym wrażeniem. Dobra. Tak to wygląda. Zabierzmy plastikowe pudełko. I obejrzyjmy samą figurkę. Sama figurka, jeśli chodzi tak o wygląd, no to muszę powiedzieć, że wow. Jest to moim zdaniem, jak na razie z wyglądu, najlepsza reprezentacja figurki Ironhide, jaką kiedykolwiek w sumie widziałem, jeśli chodzi o zabawkę. Jeśli chodzi naprawdę faktycznie, jeśli chodzi o zabawkę, to to jest najlepsza moim zdaniem wersja. Ale obejrzyjmy go z bliska. Głowa. No, bardzo ładna twarzyczka. Może nie jest najprzystojniejszy, ale kreskówkowo to on całkiem nieźle sobie radzi. Wyostrzy to się? Dobra, chyba jest w miarę ostro. Dobra. Ładnie, podoba mi się, bo oczy są pomalowane na taki niebieski plastik. To samo zresztą tutaj mamy taki niebieski plastik. Twarzyczka oczywiście jest zdejmowana, więc jeżeli ktoś tutaj podwadzi paznokciem, może mu tą twarz zdjąć. Ona siedzi na tych bolcach. O, zdejmujemy mu twarz. Oczywiście nie jestem zwolennikiem zdejmowania twarzy ze względu na to, że no raz pozdejmujecie, to potem będzie wypadać mu. O, i można dać twarz krzyczącą. Tu jest bolec. Bolec. O, i można mu zrobić twarz krzyczącą. Nie jestem tego zwolennikiem i włożę mu standardowego ryja, ale jeżeli ktoś bardzo, bardzo chce, no to czemu nie? Dobra, zakładaj twarz. Dobra. No i tutaj bardzo fajnie, to jest akurat szary plastik. Wszystko to jest generalnie z czerwonego plastiku. Jedyny element, który dodałem, no to tu jest logo na klacie piersiowej, no żeby była element frakcji. A tak to właściwie jest figurka, tak jakby była wyjęta z pudełka. Szary plastik, czerwony plastik. Ogólnie jedyne elementy, które tu są pomalowane, to na srebrno te dynksy, to na srebrno na dole i to na niebiesko. Tak naprawdę. Tutaj chyba to jest raczej pomalowane na szaro. Tutaj tam elementy z pojazdu będą wystawały na żółto, ale zwróćcie uwagę, jak czysty ma plecak. Dopiero tak naprawdę origami z robota widać, że tutaj jest pod pachą tak naprawdę ma całość, ale w rzeczywistości to jest bardzo czysta postać. Nie ma żadnego plecaka, nie ma żadnych jakichś dodatkowych detali. Bardzo, bardzo ładnie wygląda. Obejrzyjmy go sobie tak jeszcze stojącego, takie 360 stopni. Bo czemu by nie? No i artykulacja dziada. Jeśli chodzi o artykulację,
głowa na stawie kulkowym i tutaj jest tradycyjnie bardzo fajnie wycięte, jak ja podoba mi się to, że dlaczego dla Hasbro tego nie robi. To powinno być standardem, dzięki czemu głowę może wziąć do góry tak, że jeżeli chce latać, no to możemy zrobić scenkę, że lata. Jeżeli mamy podstawkę czy coś, możemy go tak zamontować potem z tym działkiem tutaj. Do dołu, no to nie za wiele, broda przeszkadza, zresztą no co on ma sobie oglądać, cycki. Obrót 360 bez problemu zrobi. Wszystkie stawy chodzą na razie jeszcze pięknie i miodzio. Do góry to weźmie tyle, ale jeżeli użyjecie tego stawu od transformacji, to jeszcze i tyle pociągnie. Ręce. Oczywiście standardowo w łokciach zginane. Więcej nie ucięgnie, 90 stopni. Staw grzybkowy tradycyjnie. Dłonie. No to artykułowane, bez problemu. Zresztą są wyjmowane, więc możecie sobie w każdej chwili na przykład tą dłoń wyciągnąć i włożyć tego dynksa, o, żeby miał takie coś. Jeszcze przy okazji zaraz pogubię. O, można włożyć takie coś do ręki lub wszystkie te inne, co mają tutaj takiego bolca. Można wziąć grabule, Renie grabule, o, żeby mógł tam coś tam kogoś złapać za coś. To już zostawiam wam, co będziecie woleli sobie, jak będziecie woleli zapozować tą figurkę. Ja jednakowoż wrócę do mojej oryginalnej dłoni, bo się do niej przyzwyczaiłem. O. Następna rzecz, no to oczywiście po artykulacji tego przychodzi rzecz na talię. No to talia standardowo obróci jak chce, zresztą podczas transformacji jest potrzebne, więc obrót, więc spoko. No ale, jak zwykle dla Magic Square'a jest up crunch, tak zwany, czyli możecie sobie w talii go zapozować. W sumie w pozie Ironmana sobie bez problemu poradzi. I do góry też można go zrobić, jak chcecie mu połamać kręgosłup, to też możecie mu to zrobić. Nogi, co jest bardzo fajne, zwróćcie uwagę na spódniczkę, to co szczerze mówiąc bardzo rzadko widzę, w sumie widziałem to u Hot Roda tylko, że częścią spódniczki jest kawałek nogi i jeżeli zaginamy, widzicie, kawałek tej spódniczki idzie z nogą. Przecież to jest, kurczę, genialne rozwiązanie, to powinno Hasbro nagminnie stosować. No ale wykopa zrobi tyle, do tyłu co najwyżej tyle. Dużo nie jest do tyłu, ale szczerze, kto by się tam tym przejmował? Na szczęście up crunch jest i mogę robić Ironmana kiedy chcę pozycję. Dobra, dalej mamy... Van Damme sobie strzeli, no bo kto by nie chciał strzelić Van Damme'a? Dalej noga w kolanach zginana i tutaj dla ciekawostki jest to staw podwójny, w związku z czym klęka do miecza jak się patrzy. Dalej mamy tutaj jeszcze już tylko... A właśnie, no i to się też obraca tutaj na tym stawie. Dużo to nie, ale więcej niż potrzeba. Mamy jeszcze stopę, no to stopa zrobi tylko tyle, czyli staw kostkowy jest, góra-dół niestety nie zrobi ze względu na transformację. No ale jeśli chodzi o artykulację, jak dla mnie to pełen szacun, pełna profeska. Tak wygląda. Porównajmy jeszcze dziada z innymi tego typu figurkami i ogólnie z tym, co mam tutaj w kolekcji, jeśli chodzi o akurat tą postać. Zacznijmy może najpierw od Ironhide'a. Mojego już jedynego Ironhide'a z wersji Generations, poprzedniego już sprzedałem, jeszcze pewnie ten też będzie czekał pod młotek. Earthrise Ironhide, Masterpiece'a Ironhide'a. I to są wszystkie trzy Ironhide'y, które mam właściwie na stanie, których jeszcze nie obhandlowałem. Zabierzmy to, co niepotrzebne i porównajmy go jeszcze oczywiście z figurkami Magic Square'a. Magic Square Optimus Prime, Magic Square Jazz, i klasycznie Wind Charger, żebyśmy mieli porównanie skali. Jak to mniej więcej wygląda? Zabierzmy co niepotrzebne i skupmy się na naszej figurce Ironhide'a. No i by czas na transformację.
No i się udało. Przyznam, że podczas transformacji jedna część mi wypadła, ale jest to bardzo fajny silikonowy plastik, więc bez problemu dało się włożyć. Tak wygląda nasza figurka w trybie pojazdu, ale przyjrzyjmy jej się z bliska. Oczywiście tutaj, podobnie jak w trybie robota, mam naklejone logo. I jak możecie zaobserwować, tak faktycznie jest to oszukana klata. Tak naprawdę klata Ironhide'a kończy się gdzieś tutaj, a to jest nakładka z trybu pojazdu. Moim zdaniem to rozwiązanie jest genialne, bo akurat pozwala nam zachować i kształt robota, i kształt pojazdu bez problemu. Oczywiście nie wszystko może mi tutaj być spasowane teraz, bo też robiłem przed kamerą, więc nie wszystko chcę ładnie być spasowane tak jak należy, więc tutaj też, ale powinno być w miarę ok. Z rzeczy, które mnie naprawdę zaskakują, to zwróćcie uwagę, mamy koła na pinach, a to coś, co tutaj jest to czarne, to jest gumowe opony. Pojazd ma gumowe opony, co sprawia, że figurka jeździ bardzo ładnie, po różnego rodzaju powierzchniach może jeździć bardzo ładnie, czy po śliskich, czy po zwykłych, naprawdę bardzo fajne. I jedna tutaj drobna moja uwaga, uważajcie, bo one mogą łatwo spaść. Mi podczas transformacji już się tak niezdrowo wygięły, więc musiałem je zakładać, więc w związku z tym uważajcie na to. Natomiast, co możemy o tej figurce powiedzieć? Przede wszystkim tak, no nie jest to adekwatny tryb pojazdu Ironhide'a. Oczywiście tamten to był Nissan jakiś tam, dostawczak. No i tutaj niestety nie udałoby się zrobić dokładnie idealnego odwzorowania, dlatego zrobili odwzorowanie z kreskówki. I to zasadniczo w sumie mi się bardzo podoba, ponieważ no jeżeli ma to być przedstawiać figurkę z kreskówki, no to wypadałoby, żeby wyglądało jak z kreskówki, a nie własna interpretacja tej postaci. I tutaj możemy zaobserwować bardzo ładnie pomalowane na srebrno światła, oczywiście logo dodałem. Pomalowane na niebiesko przednia szyba, no ale to było też w trybie robota. Możemy zapomnieć o wycieraczkach czy lusterkach, ale to nie problem. Dalej mamy tutaj oczywiście na niebiesko pomalowane szyby, pomalowany pasek na żółto, który idzie przez całość. I zwróćcie uwagę, pomimo takiej ilości stawów, tu nie ma problemu z pomalowaniem żółtego paska. Szare koła przypięte na pinach i gumowe opony. Dalej mamy tutaj standardowo, mogli teoretycznie jeszcze pomalować tutaj to okno do końca, ale no szczerze już nie będę się czepiał. W Masterpiece też tego nie ma, więc... Tył? No to tył to mamy bardzo słodki uśmieszek, dwa oczka i uśmieszek. A tak na serio mówiąc, to tył też nie jest idealnie tutaj, coś mi tutaj blokuje. O, docisnąłem i już jest ok. Po prostu nie wcisnąłem tutaj jednego takiego bolca w dziurkę. I tu bez podtekstów. Generalnie tył, jeśli chodzi o to, to też nie jest dokładnie taki sam van, jak w oryginale powinien być jako zabawka. Natomiast zrobili tutaj idealne odwzorowanie z kreskówki. Bardzo fajnie to zrobili. Tam w kreskówce też były takie czerwone kwadraty. Druga strona, no to druga strona idealnie zrobione. Te części, które tu są zrobione, nawet jeżeli fakt faktem, ta figurka jest bardzo panelowa, widać wszędzie te pocięcia na panele, ale mimo to te odstępy między panelami są tak małe, że no jak będę miał troszeczkę pogorszy mi się wzrok, to nie będę widział różnicy w ogóle. Bardzo ładnie to wygląda, tak wygląda figurka. Jeździ. Jeśli chodzi o rozmiarowo, no to mniej więcej tak wygląda z jakimiś Hot Wheelsami, Matchboxami. W sumie bardzo, bardzo zbliżony rozmiar. Bezproblemowo można robić fotki, że jeździ, stoi wśród Hot Wheelsów. Ba, nawet jeżeli ktoś ma kolekcję Hot Wheelsów, no to bez problemu może wrzucić te figurki. Bardzo fajna rzecz. Zabierzmy Hot Wheelsy i przejdźmy do podsumowania. Ocena moja tej figurki to zdecydowanie 10 na 10. I jeżeli kolekcjonujecie Legendsy, bierzcie go na 100%. Jego i Ratcheta zdecydowanie bierzcie. Powód, dla którego nie mam Ratcheta, to będzie spoiler. Zamówiłem, jedzie do mnie. Niestety jeszcze będę musiał chwilkę poczekać, bo Chiny i te sprawy. Natomiast generalnie bierzcie tą figurkę, jeżeli tylko możecie. Wygląda fenomenalnie na półce, będzie wyglądać fenomenalnie do animacji, do rysunków, do wszystkiego. Osobiście jestem bardzo za tą figurką. To by było na tyle. Dajcie mi znać, co sądzicie o tej figurce. Dajcie mi znać, czy planujecie kupić Korę, czy nie. To chętnie dajcie mi to w komentarzach. Chętnie o tym posłucham. Do zobaczenia w następnym odcinku i pozdrawiam. Pa!